Rozdmuchane wydatki socjalne, zabranianie firmom normalnie pracować, czyli lockdowny i obostrzenia, płacenie ludziom i firmom, aby nie pracowali i nie produkowali towarów i usług, do dróg pieniądza, sztucznie zaniżane stopy procentowe. Z połączenia tych wszystkich mocy powstaje on. Kapitan Inflacja. Stąd taka miniaturka, a kapitan Inflacja wprowadza tarczę antyinflacyjną 2.0, o której zapewne słyszeliście, bo jest o niej bardzo dużo memów, zanim jeszcze przeszła przez Sejm, a to m.in. za sprawą tego, że premier Mateusz Morawiecki, bankier, pomylił złotówki. Z procentami i chciał powiedzieć o tym, żeby przedsiębiorcy informowali ludzi o tym, że rząd obniżył e, VAT o 5%, a powiedział, że przedsiębiorcy mają obniżyć produkty o 5 zł. Przepraszam, teraz ja się e, po. Pomyliłem. Pan Morawiecki chciał powiedzieć, żeby przedsiębiorcy obniżyli ceny produktów żywnościowych o 5%, a powiedział, że o 5 zł. Efekt? Efekt tego taki, że pojawiła się cała masa memów, na przykład, że magi, taka przyprawa, będzie po minus 1,5 zł. Zakładam, że to dlatego, że w tej chwili kosztuje 3,50, no to jak się obniży o 5 zł, to wyjdą ułamki. Też wykorzystano to w reklamie słynnych drukarek i wiele, wiele innych tego typu rzeczy, ale nie o memach dziś będziemy rozmawiać. Nie będziemy też mówić o tym, jakim cudem premier były bankier i podający się za ekonomistę, choć studia jakie skończył, to historia. A nie ekonomia, myli procenty ze złotówkami i coraz więcej ludzi się zastanawia, ze względu na jakie cechy i umiejętności, oraz kto zrobił pana Morawieckiego prezesem banku. No bo chyba jednak nie ze względu na umiejętności oratorskie, na pewno nie ze względu na y, umiejętność. Ci takie menadżerskie, no bo menedżerzy wiedzą, że trzeba mówić prawdę, a nawet jeśli nie mówi się prawdy, to nie należy dać się złapać. I a więc, ze, no i chyba nie ze względu na podstawową wiedzę ekonomiczną. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić, drodzy Państwo. Będziemy sobie mówić o tarczy antyinflacyjnej 2.0, którą PiS wprowadza w związku z tym, że to, że poprzednio nie zadziałała? I że zgodnie z moimi przewidywaniami w grudniu mieliśmy horrendalnie wysoką inflację liczoną rok do roku. Było to 8,6% rok do roku. Yy, oznacza to, że jeżeli w ostatnim roku 2021 nie dostałeś podwyżki, no to tak jakbyś jeden miesiąc pracował za darmo. Podziękuj panu Morawieckiemu, bo duża część tego, co tam składało się na kapitał na inflację, to są decyzje rządowe. A zarząd odpowiada, przynajmniej formalnie, pan Morawiecki i y, szefowi y, Narodowego Banku Polskiego, a także y, panu, który przecież zasiada i przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, która to odpowiada właśnie za te sztucznie, moim zdaniem, z politycznych powodów, za stopy procentowe, które właśnie do inflacji się składają. 8,6 rok do roku, do tego, mimo poprzedniej tarczy, i wiemy już, to znaczy, nie wiemy, to jest moja prognoza, ale taka prognoza granicząca z pewnością, że w styczniu inflację rok do roku będziemy mieli jeszcze wyższą, a to chociażby ze względu na galopujące ceny nośników energii. No, o gazie niedawno był vlog, niektórzy dostali rachunki o prawie 1000% wyższe. 1000% prawie, czyli prawie 10 razy. No chyba, że Gus zrobi jakiś szacherbacher i zmieni koszyk inflacyjny, no to wtedy może i formalnie wyjść, że ta inflacja będzie mniejsza. Ale moim zdaniem tego aż tak bardzo nie zrobią, aż tak bardzo się nie da ukryć, więc znaczy, faktyczna inflacja moim zdaniem na pewno będzie większa niż 8,6%. Ja się spodziewam. Natomiast oficjalna też moim zdaniem będzie około 10%. Może troszeczkę mniej, może 9,5%. No to skoro poprzednia tarcza nie zadziałała, to trzeba zrobić nową tarczę. W myśl zasady, co ci nie wyszło, to rób to dalej. I żeby nie było wątpliwości, ja jako wolnościowiec jestem bardzo mocno za obniżaniem podatków. Ja uważam, że podatki powinny być niskie, uważam, że podatków powinno być mało. Podatki powinny być proste, jasne i zrozumiałe dla wszystkich, czyli być zupełnym przeciwieństwem nowego ładu. Także ja każdą sytuację, w której są obniżane podatki. Przyjmuje, że, on, że to jest dobre. Pod warunkiem, że to obniżanie podatków jest na stałe. A nie jako akcja, nie na bardzo krótki czas, gdyż wtedy może dojść do takiego inflacyjnego efektu jojo, którego się spodziewam. Efekt jojo. Rzecz oczywista, ale na wszelki wypadek powiem, bo na YouTubie trzeba mówić rzeczy oczywiste, także um, efekt jojo y, sprawa znana z odchudzania. Jeżeli się źle odchudzasz, nie umiesz się odchudzać, na przykład tak jak ja, to możesz sobie zaszkodzić. I w wyniku jakiejś tam kuracji odchudzającej, na przykład w miesiąc zrzucisz 3 kilo, ale w kolejny miesiąc przytyjesz 5. No i co ci z tego, że, że zrzuciłeś 3 kilo? Jak potem przytyjesz z nawiązką, nie? No i mniej więcej na tej, taka jest też różnica yy, ca z sensownym obniżaniem podatków na stałe lub na długi czas, ale na nieoznaczony, i z akcjami krótkiego obniżania podatków. Drodzy Państwo, i teraz będziemy sobie właśnie tą tarczę antyinflacyjną analizować, co moim zdaniem ona przyniesie. Bo to jest bardzo istotne. Od razu powiem, że to nie jest tak, że ta tarcza antyinflacyjna 2.0 to jest kompletny bullshit, kompletny gniot. Ona moim zdaniem przyniesie jeden dobry efekt, tylko że jeden, a negatywnych przyniesie. Całkiem sporo. Zanim jednak może przejdziemy do omawiania tego wszystkiego, przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, co tarcza antyinflacyjna 2.0 ze sobą niesie. Obniżkę VAT na paliwa do 8%, czyli spore obniżenie cen paliw na stacjach, ale tylko na kilka miesięcy, bodajże, na, bodajże do wakacji czyli akurat wtedy, gdy paliwa będą najbardziej drożeć, bo woda wakacje zawsze drożeją, no to jeszcze dodatkowo wróci wyższy VAT. Zwolnienie z VAT-u produktów żywnościowych, które dziś objęte są stawką 5%, czy takich podstawowych, które, no, pod których nie za dużo się zużywa, że się tak wyrażę, bo te takie bardziej Niepodstawowe zwykle mają 23. Do tego mamy tutaj zwolnienie z VAT-u, a nie obniżkę do zera, co jest bardzo ważne ze względów księgowych dla przedsiębiorców. Dla podatnika jest to to samo: czy zerowa stawka, czy zwolnienie z VAT-u. VAT znaczy dla konsumenta jest to to samo: czy zwolnienie z VAT-u, czy zerowa stawka, nie płaci konsument VAT-u. No bo przecież VAT jest wam doliczany do ceny produktu, i go płacicie przy kasie, a dopiero potem przedsiębiorca go przesyła do fiskusa, ale to są wasze pieniądze. Także dla konsumenta to to samo, natomiast dla przedsiębiorcy, który ewentualnie ten wpłacony VAT mógłby sobie potem odliczyć od niego VAT, który on gdzieś tam zapłacił, otóż jest problem. Bo na przykład producent takiej żywności no to kupuje z VAT-em. A potem nie bardzo ma odliczyć, i tak dalej. To są kwestie księgowe. Zerowa stawka byłaby dużo lepsza dla przedsiębiorców. Będą problemy, będą konkretne kolejne bankructwa, zwolnienie z VAT gazu, znowu zwolnienie, a nie zerowa stawka, obniżenie VAT na prąd do 5%, obniżka VAT na ciepło systemowe do 5%, czyli ja rozumiem, że to jest takie, które na przykład z elektrociepłowni. Do kaloryferków sobie e, płynie i zwolnienie e, z VAT nawozów. Jeszcze raz podkreślę, gdyby te wszystkie kwestie e, były to kwestie systemowe, długotrwałe, że rząd pana Mateusza Morawieckiego uznaje, czas przestać być pazerdym, czas obniżyć w Polsce podatki, niech się kręci, bo niskie. Przejrzyste, łatwe, niskie i nieliczne podatki nakręcają gospodarkę jak cholera. Gdyby pan Morawiecki zrobił to na stałe i spełnił kilka dodatkowych warunków, o których powiem za chwilę, to byłoby super. Tyle tylko, że te dodatkowe warunki nie są spełnione, a to wszystko jest na kilka miesięcy. Yy, I. I, 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 przy okazji, I przy okazji jeszcze pan Morawiecki, chyba chcąc załatwić partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość, no bo rząd dodatkowe poparcie, bo rząd i partia polityczna no to w tym momencie to jest mniej więcej to samo, skoro to jest rząd de facto jednopartyjny, tam Solidarna Polska jest już coraz bardziej zmarginalizowanym tą przystawką. Um, oni sobie wymyślili, że każdy przedsiębiorca ma informować o tym, znaczy każdy sprzedawca, o, przedsiębiorca sprzedający konsumentowi ma informować o tym, że rząd obniżył podatek na żywność yy, VAT, yy, obniżył VAT, yy, VAT na żywność. I tutaj taka ciekawostka, chyba pan premier nie użył określenia o 5 punktów procentowych, tylko o 5% jeśli to by się potwierdziło, to byłaby kolejna kompromitacja pana premiera pod nie odróżnianie punktów procentowych od procentów. Na kogoś to był szefem banku i kto podaje się za ekonomistę, ale to jeszcze trzeba, drodzy państwo, potwierdzić. Natomiast, natomiast co jest ciekawe, takie, taka informacja, że Rząd obniżył te, ten VAT i dzięki temu on ma być tańszy, i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie od tego, jakie oficjalnie tam powody podał pan Morawiecki, czyli generalnie znowu próbuje robić oszustów z przedsiębiorców, którzy te, tą, tą kasę z obniżonego vat sobie wezmą yy, dla siebie, i, 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 i de facto tak ochradną ludzi o, o, o coś takiego. Mniej, mniej więcej w ten sposób. No, yy, tak, taki jest motyw podawany przez pana Morawieckiego, ale motyw prawdziwy jest oczywisty: chęć reklamowania partii politycznej, zapewne przed przyspieszonymi wyborami. Co to spowoduje? Spowoduje to, że każdy przedsiębiorca, który będzie miał czas i ochotę pójść do sądu i powiedzieć tak. Wysoki sądzie, tutaj zażądano ode mnie, wręcz wymuszono, żebym ja reklamował. Żebym ja zrobił reklamę rządowi, ja chcę za to pieniądze, bo nie może rząd żądać od kogoś darmowych usług, wszak nie mamy stanu nadzwyczajnego. Więc no, za pracę się płaci. Reklama jest pracą, usługą. Dawajcie kasę. I moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, ale większa, większa część takich przedsiębiorców, którzy poszłoby do sądu, wyceniło. Ile to kosztuje? Dostałoby pieniądze. Tylko pieniądze nie poszłyby z budżetu partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość, tylko poszłyby z budżetu krajowego, z tak zwanego skarbu państwa. Czyli my z naszych podatków zapłacilibyśmy za rządową reklamę. Nie pierwszy raz. Przecież pamiętamy chyba wszyscy te billboardy, które rząd nam zafundował, te w wakacje na przykład mówiące, że tam ostatnia prosta, nie? Ja się z tego śmiałem, że ostatnia prosta prosto w czwartą falę. Miałem rację. Teraz będzie ostry zakręt i ostatnia prosta w piątą falę. Ale to taki śmieszek, heheszek. Także to przecież też za to było płacone z naszych podatków. Także tam Adam Małysz, Cezary Pazura i ci wszyscy ludzie, którzy przytulili pieniądze e, wtedy reklamująco, to przecież przytulili nasze pieniądze z naszych podatków. Zresztą nie tylko, tam sporo youtuberów reklamowało itd., itd. itd., itd. E, także to żadna nowość. Tylko różnica jest taka, że wtedy to te pieniądze niejako były zaplanowane w budżecie. A teraz może dojść do takiego bardzo brzydkiego, takiej brzydkiej sytuacji, no bo w sądach to się wszystko dłuży, że po pierwsze będą to pieniądze mm, o trudnej do oszacowania wielkości, no bo to jest wyrok sądu, prawda? To nie jest tak, że się umawiasz z kimś, no i wiesz, na ile się umówiłeś, tylko no sąd, sąd tyle będzie, ile sąd zasądzi. A ile sąd zasądzi, nie wiadomo. Nie wiadomo, za podobne sytuacje sąd potrafi raz zasądzić 5 tysięcy, a raz pół miliona. To są polskie sądy. Eee, Także tutaj i jest bardzo prawdopodobne, żeby to bardzo wysokie kwoty. A po drugie, że to będzie płacone już na za 5 lat, za 6 lat, jak zupełnie inna partia będzie rządziła. Eee, moim skromnym zdaniem wygląda to na celową pułapkę na kolejną rządzącą partię, bo raczej mało prawdopodobne, żeby rząd PiSu rządził jeszcze. Dwie kadencje. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że nawet już najbliższe wybory przerypią. I nawet wydaje mi się, że tego chcą. Ale, ale nie za wysoko chcą przerypać. o tym sobie o, będziemy jeszcze mówić w oddzielnym vlogu. Drodzy Państwo. E, e, y, przepraszam. E, e, co ja. E, także to, to tutaj jest jedna rzecz. Druga rzecz, drodzy Państwo, której tutaj nie ma, a za chwilę przejdziemy dokładnie do omawiania sobie. Rzeczy, które są, które tutaj nie ma, a która powinna być. Drodzy Państwo nie ma kompletnie finansowania tego. Jest dość oczywiste, że nie jest dość oczywiste, że te tarcze spowodują znaczny uszczerbek dochodów budżetu państwa. Samo obniżenie VAT-u na paliwa. Na gaz i na, na prąd to będzie kilkadziesiąt miliardów złotych. Kupa forsy, nie? Kilkadziesiąt miliardów. Drodzy Państwo, żebyście sobie zdali sprawę, ile to jest kilkadziesiąt miliardów dla budżetu. W normalnych czasach budżet, budżetowi się udawało ściągnąć rocznie. Z podatków wszystkich, wszystkich danych, jakie płacili ludzie, przedsiębiorcy itd., itd. udawało im się ściągnąć około 400 miliardów. Tu mówimy o więcej niż 10% tej kwoty. Czyli to są bardzo duże uszczuplenia, drodzy Państwo. Bardzo duże mniej pieniędzy wpłynie do budżetu. No i super. Ja bym to bardzo popierał, gdyż jeszcze raz podkreślę, jestem za niskimi podatkami, nisk, niskimi podatkami prostymi, łatwymi, nielicznymi itd. Ja uważam, że im mniej Państwo zabierze ludziom, tym lepiej. Oczywiście do pewnego poziomu, przy którym to już wchodzimy w, w przeginki itd. Natomiast, natomiast drodzy Państwo, no, nie ma cudów we wsi. To nie są kwestie takich dyrdymałów um, opowiadanych przez niektórych, na przykład kandydatów na prezydenta, między innymi u mnie na kanale. Um, jak są niższe wpływy, no to, to jest mniej forsy do dyspozycji. I niższe wpływy powinny iść w parze z, z niższymi wydatkami. Czyli rząd jednocześnie mówiąc, tu jest ulga na to, na to, na to, na to, tutaj taka tarcza, tarcza. W związku z tym wpływy będą mniejsze, powiedzmy o 60 miliardów. No to nie będzie te, tego wydatku, tego, 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 tego tamtego. W związku z tym zaoszczędzimy sobie 60 miliardów. Wtedy byłoby super. Ale tego nie ma. W związku z tym gdzieś trzeba będzie finansowanie na te kilkadziesiąt miliardów pozyskać. Możliwości z grubsza są trzy. Pierwsza, dodruk. Eee, tyle, że dodruk już był ćwiczony i dodruk między innymi spowodował gigantyczną, szalejącą i, pojawia, pojaw, i pojawiającą się wcześniej niż w Unii Europejskiej inflację. Czyli tarcza infl antyinflacyjna, która spowoduje inflację to taki czysty makiawelizm bym Powiedział. Także to jest pierwsza rzecz. Powiedziałbym, że to jest wariactwo czyste i że na pewno nikt tego nie wprowadzi. Tyle tylko, że im dłużej analizuję decyzje polityczne, tym bardziej mam ochotę na taką formułkę, tylko dlatego, że coś jest wariactwem, to wcale nie znaczy, że politycy tego nie zrobią. Taka słynna, taka parafraza, też swoją drogą mojego powiedzonka, bardzo słynnego. Ostatnio, coraz częściej, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. No tutaj, tylko dlatego, że coś jest wariactwem, to wcale nie znaczy, że politycy tego nie zrobią. Także to jest pierwsza rzecz. Druga, czym to można sfinansować? Długiem. Długiem, drodzy Państwo, można to sfinansować. Tylko dług ma taki problem, że trzeba go spłacić. I pytanie, drodzy Państwo, kiedy ten dług zostanie spłacony? Czy kiedykolwiek, a jeśli nie, to co w zamian za ten dług wezmą wierzyciele? Ten dług już jest coraz bardziej niemożliwy do spłaty. Przez ostatnie kilka lat urósł więcej niż przez poprzednie kilkanaście. Przez te ostatnie dwa lata, te, te w czasie zarazy, urósł więcej niż przez ostatnie kilkanaście. Więc to jest naprawdę gigantyczny wzrost. Druga, kolejna rzecz: od długu trzeba płacić odsetki. Coraz większe, bo jest inflacja, a w związku z tym rośnie tak zwana rentowność papierów dłużnych rządowych. czy mówiąc krótko, rosną odsetki, które rząd płaci w zamian za dług, który zaciągnął na nasze konto, bo to my będziemy spłacać. I te odsetki robią się coraz większe, drodzy Państwo. To już jest kilkadziesiąt miliardów rocznie samych odsetek. A co będzie, jak się zrobi 100%? kilkadziesiąt miliardów rocznie. Za chwilę, jak, jak tego nie powstrzymamy, to będziemy mieli na przykład połowę rocznego budżetu państwa, odsetki od długu. Także to jest, drodzy państwo, bardzo poważny problem. Media głównego nurtu na razie zdają się go nie zauważać. No, ja podkreślam, że problem jest i tutaj trochę tak nieskromnie powiem, że po raz kolejny zauważam rzeczy, które media głównego nurtu Pomijają i kompletnie, yy, yy, kompletnie nie rozumiem dlaczego. Tak samo jak na przykład myśmy już w czerwcu alarmowali, że nowy ład yy, będzie oznaczał zubożenie również ludzi biednych. Dziś, dziś media głównego nurtu krzyczą, yy, że ręciści mają zmniejszone renty, że emeryci dostali mniejsze renty, że ludzie zarabiający naprawdę mało, biedni ludzi yy, ludzie yy, Yy, gdzie yy, mniejsze mniejsze, yy, mniejsze te yy, yy, pensje mają na rękę no i okazuje się kurczę, że okazuje się kurczę, że myśmy to już w czerwcu a myśmy o tym już w czerwcu alarmowali. Także drodzy państwo, a trzecia rzecz to są podatki. Podniesienie podatków dla tych, którzy płacą podatki. Problem jednak z podniesieniem podatków jest taki, że że jesteśmy już bardzo blisko przekroczenia najwyższego punktu na krzywej lafee, czy tam lafera. Jedni mówią lafee, drudzy mówią lafera. To jest taka krzywa, która mówi, że do pewnego poziomu, jak się zwiększa obciążenie podatkowe, to wpływy do z tych podatków rosną, ale od pewnego poziomu Wraz ze wzrostem podatków wpływy do budżetu spadają. Tego się uczy na pierwszym roku studiów ekonomicznych i na pierwszym roku studiów zarządzania, marketingu. To jest dość powszechna wiedza. Więc zdziwiłbym się, gdyby nawet historyk wykonujący zadania ekonomisty tego nie wiedział. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, drodzy Państwo, że ludzie. E... Do pewnego momentu, no jak się ich gnoi wyższymi podatkami, no to, no to płacą te wyższe podatki. Natomiast, natomiast każdy wzrost podatków od pewnego momentu spraw, sprawia, że gwałtywnie ludzie zaczynają kombinować. Albo na przykład mówią, a pierdziele, nie będę płacił, pracował na podatki, przechodzę na emeryturę, na rentę, a może sobie pójdę na bezrobocie i zasiłki. W końcu są takie rozmuchane, bo Różnica między człowiekiem ciężko pracującym a żyjącym z systemu niebezpiecznie się przybliża. Przez te podatki rozmuchany system socjalny. Albo ludzie na przykład decydują się wyjechać za granicę, albo robią optymalizację podatkową, albo przenoszą swoje firmy. I działa zasada: nie bądź chamię chytry. Za dużo chcesz, gucio dostaniesz. Jesteśmy już bardzo blisko przekroczenia tego punktu. A wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy już go nie przekroczyli przynajmniej, mniej, znaczy rząd PiSu przekroczył, ale my Polacy znajdujemy się w sytuacji przekroczenia, przynajmniej dla mikroprzedsiębiorców, którzy mają łatwość przeniesienia swojej działalności. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak zwany, z tak zwanych jednoosobowych działalności gospodarczych były mniejsze wpływy w 2022, po uwzględnieniu tego, że będą wszystkie szły do budżetu centralnego, Duża część, czyli z pominięciem samorządu, który dostawał od progresywnego i od liniowego, a od, a od ryczałtu, na który duża część przedsiębiorców przejdzie, podobno nie dostanie, że już w 2022 będzie mniejsze wpływy niż w 2021. Zobaczycie. No i efekt jest taki, że ale jak jeszcze dołożą, to będzie jeszcze mniej kasy. Ja i znowu, tylko dlatego, że i to wcale nie oznacza, że oni nie podniosą jeszcze tych podatków. Wcale nie oznacza. Tylko dlatego, że coś jest bez sensu, to wcale nie znaczy, że politycy tego nie zrobią, ale nawet jak podniosą to już więcej kasy z tego nie będzie. I znowu nie będzie czym spiąć budżetu. Także to jest bardzo poważny problem. Rząd, ewidentnie nastawiony na tak zwany elektorat socjalny, którym po prostu płaci się za głosowanie różnymi 500 300 plus bon turystyczny, jakieś tam emerytura 13, 14, srata tata i tak dalej, no taki ten rząd po prostu nie odpuści. Nie obniży wydatków socjalnych, bo wie, że wtedy przerypie wybory bardzo, bardzo daleko. No słuchajcie, no tyle. Także tu jest bardzo poważny problem z finansowaniem. Bo gdyby nie to, to byłby całkiem spoko po program, ale to jednak istnieje i to go całkowicie dyskredytuje. E, jakie są jeszcze plusy i minusy? Podstawowy plus y, jest taki, że jest szansa, że obniży się tak zwana presja płacowa. Czyli ludzie przez chwilę, dosłownie chwilę, zobaczą niższe ceny. I to zobaczą na te ceny niższe ceny na te produkty, które tak mocno przerażały, czyli na przykład na gaz, na energię elektryczną, na ciepło, ale także najbiedniejsi, na których tak 50 zł, 100 zł w skali rodziny em, oszczędności na podstawowych produktach żywnościowych to będzie dużo, oni zobaczą, oho, nie rośnie, nareszcie nie rośnie, a nawet może chwilowo spada, bo jeśli to szybko przejdzie przez sejm, a sądzę, że szybko to przejdzie przez sejm, to już w lutym możemy się spodziewać, że ceny tych niektórych produktów spadną, co spowoduje, że inflacja miesiąc do miesiąca w lutym może spaść. I tak, to są prognozy bardzo długoterminowe, bo tutaj bardzo wiele zależy. Od między innymi sytuacji międzynarodowej, czy będzie konflikt na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co zrobią Chińczycy no i cała masa różnych innych rzeczy. Natomiast jestem przekonany, że w styczniu bardzo mocno wzrośnie miesiąc do miesiąca. Znaczy, rok do roku styczeń do stycznia wzrośnie. Natomiast w lutym inflację rok do roku, czyli luty do lutego, będziemy mieli wysoką. Ale ona będzie mniejsza niż w styczniu, czyli miesiąc do miesiąca, luty do stycznia nam spadnie. I to będzie fantastyczny. Tutaj już wchodzimy w politykę, prawda? Tutaj rząd odtrąbi sukces i tak dalej, ale o tym będzie w oddzielnym vlogu. To niestety spowoduje, że Rada Polityki Pieniężnej i pan Glapiński powstrzyma podwyżkę stóp procentowych. Będzie miał pretekst do pod, obniżeń, do zatrzymania podwyżek stóp procentowych, a te stopy procentowe są sztucznie zaniżone, drodzy Państwo. No, sytuacja, w której stopy procentowe są niższe niż inflacja, to jest kuriozum to, to nienormalne jest, prawda? Zawsze na trzymaniu pieniędzy w banku no przynajmniej było zabezpieczenie przed inflacją. Teraz trzymanie pieniędzy w banku to jest jak dotowanie tego banku, nie? No, ale ludzie poczują, przez chwilkę poczują, że o, proszę bardzo, trochę te ceny spadły, a przynajmniej nie rosną, i będzie zatrzymana przynajmniej na pewien czas tak zwana presja płacowa. Czyli ludzie poczują, dobra, zatrzymało się, będą mieli mniejszą motywację, żeby iść do szefa i mu powiedzieć: Szefie, więcej kasy poproszę. Ech. Czy i to jest szansa, że trochę wyhamuje inflację? Bo w chwili obecnej presja płacowa bardzo mocno wpływa na inflację. Ludzie idą do. Ludzie widzą, że wszystko drżeje, mają mało pieniędzy, więc idą do szefa i mówią: Szefie, no kurde, nie masz czego żyć. No pensja, która jeszcze niedawno była super, teraz już super nie jest. Szefie, wziąłbyś i więcej zapłacił, prawda? No, także to jest szansa, że. Właśnie dzięki temu, drodzy Państwo, będzie trochę lepiej. Natomiast co to spowoduje? Spowoduje to, drodzy Państwo, że e, po pierwsze, w lipcu, kiedy ta tarcza 2.0 przestanie obowiązywać, będziemy mieli zapewne skokowy wzrost cen. Skokowy. Zwłaszcza na paliwach tak będzie i na prądzie bardzo możliwe, bo prądu wbrew pozorom. Um, um, bardzo dużo się um, bardzo dużo się um, wakat no, na pali paliwa, paliwa w wakacje zawsze drożeją, bo jest większy popyt, ludzie więcej jeżdżą, a do tego jeszcze um, a do tego jeszcze na prąd popyt jest duży, no, bo ludzie klimatyzacjami się chłodzą i tak dalej tak dalej nie? I, 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 co wtedy? I w tym momencie będzie skokowy wzrost. A jak ten skokowy wzrost będzie, drodzy Państwo, bo nie dość, że będą podwyżki, to jeszcze potem wróci normalny VAT, jeszcze w międzyczasie wróci tam akcyza i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okaże, że na przykład podwyżki dalicze wachy z dnia na dzień na stacjach benzynowych będą o złoty 50. O cholera. To wtedy się dopiero zrobi cholerna presja inflacyjna. Bo wtedy będzie taki po prostu szok. Że jak to, kurde, było po 6,50, a jest po 8? Ludzie będą rwać włosy z głowy i będą szli do szefa, dawaj podwyżkę. Czyli ta tarcza antyinflacyjna nie jest lekiem. Ona jest jakby pigułką maskującą objawy. I każdy, kto takie leki bez recepty bierze, to wie, że one działają tak, że dają chwilową ulgę, ale ich, ale potem bywa jeszcze gorzej. I to mnie. Wie, bo one na przykład bo nie chcę tutaj za bardzo iść w medyczne porównanie ja z oczywistych e, z oczywistych powodów, prawda? Ale, ale chyba, chyba wszyscy wiecie, o co chodzi, prawda? I no i tyle. No i tyle, drodzy państwo swał tutaj czy to będzie takie prze, e, przesunięcie żeby zbić inflację drodzy państwo trzeba zrobić dwie rzeczy po pierwsze wprowadzić odpowiedni wysoki poziom e, o, e, poziom oprocentowania żeby powstrzymać efekt że ludzie wybierają pieniądze skąd i kupują co się da bo za chwilę będzie drożej. Żeby ludziom mimo inflacji opłacało się oszczędzać. Mówiąc krótko, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czyli odpowiednio wysokie oprocentowanie i to nie, że 3-4, to musi być naprawdę tyle, żeby, żeby się opłacało. Druga rzecz, yy, drodzy Państwo, stymulacja gospodarki, czyli inwestycje. Inwestycje, większa produkcja te dwie rzeczy naraz sprawiają, że inflacja spada. Naturalnie, wyższe oprocentowanie, lepiej działająca gospodarka. Rząd nie widzę, żeby cokolwiek w, tym, w tą stronę robił. Wręcz przeciwnie, już rząd mówi o kolejnym lockdownie albo kolejnych daleko idących obostrzeniach, a minister finansów, słabo mówiący po polsku, już mówi, że budżet na to stać. Nie podaje żadnych wyliczeń, nie, wie sko, nie poda, mówi skąd, weźmie, za to pienię, skąd to weźmie te pieniądze, mówi, że na to stać. Czyli sytuacja, która de facto rozmuchała nam yy, najbardziej tą inflację czyli, że nie dość, że nie pozwalali firmom pracować, ludziom pracować, to jeszcze dodrukowywali pieniądze z dużą dużą prawdopodobieństwa, się po prostu powtórzy. A skoro się powtórzy zło, to to nie będzie terapii, terapii takiej leczącej. Prawda? Także tutaj nic, nic nie wygląda na to, żeby, żeby systemowo mieli walczyć z inflacją, tylko to wygląda tak jakby z jakiegoś powodu, i o tym będzie niedługo oddzielny vlog, chcieli przeciągnąć jakieś w miarę pozytywne informacje do wakacji. Do wakacji, drodzy Państwo. A potem hulaj, dusza, piekła nie ma. Potem inflacja może wystrzelić i już to nie obchodzi. Tak to wygląda. No bo jeszcze raz podkreślę. Ta inflacja będzie zdławiona na chwilę, a w lipcu wystrzeli z, z gigantyczną siłą. Teraz ze względu, bo żebyście zrozumieli, teraz ze względu na to obniżenie podatków trochę spadnie. Więc ludzie się ucieszą i potem będzie stopniowo szła do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, bo przedsiębiorcy będą ponosić ceny. Bo powody podwyższenia cen no, nie zostaną odwrócone, a wręcz przeciwnie, dodruk pieniądza, a także utrudnianie pracy raczej się utrzyma. Więc potem będzie taki szok. Ja się zastanawiam coraz bardziej, czy rząd PiSu nie gra na to, jak ten szok będzie, to już to oni będą rządzić. Drodzy Państwo, w opisie macie link do filmu o planie pana Kaczyńskiego, który wyciekł jakiś czas temu, żeby przed wakacjami zrobić wybory. Przyspieszone. Ciekawe, nie? Tak to się łączy trochę, ale o tym będzie, drodzy Państwo, oddzielny vlog. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!